Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek, firma Remont4U. W dzisiejszym wideo porozmawiamy sobie troszeczkę o tym, jak prawidłowo wyszpachlować, wyszlifować zabudowy wnękowe LED-owe. Zapraszam na wideo. Na wstępie sorry za to, jak wyglądam, bo jestem troszkę brudny. Właśnie skończyliśmy szlifowanie tutaj tej inwestycji. Było już kilka filmów na moim kanale o tematyce gładzi gipsowej. Był jeden film, który nosił tytuł jak wykonać gładź profesjonalnie. Chyba to był taki tytuł. Link do tego filmu wyjeżdża, mam właśnie gdzieś karta od góry. Jeżeli nie widzieliście, to sobie zobaczcie, aczkolwiek to jest marna szansa, bo jest to jeden z najlepiej oglądanych filmów na moim kanale, tak więc on ma prawie najwięcej wyświetleń. Niemniej jednak chciałbym przytoczyć kilka słów, które powiedziałem w tamtym filmie. Mówiłem, że podczas szpachlowania, podczas szlifowania bardzo ważne jest oświetlenie. Nawet jest ważniejsze niż narzędzia, które używacie i tak dalej, i tak dalej. Wspominałem też o tym, chociaż nie wszyscy się ze mną zgadzali, bo czytając komentarze widziałem, że tam kilka osób powiedziało, że nie montuje się takich rzeczy przed gładzią, ale moje zdanie jest takie, że oświetlenie, które pada nam gdzieś z kąta, jest jakieś takie w newralgicznych miejscach, typu właśnie zabudowy LED, jakieś pinkiety i tak dalej, powinno być założone przed szpachlowaniem. Ja te moje słowa cały czas podtrzymuję, bo niech pierwszy rzuci kamień ten, który nie miał czegoś takiego, że przyszedł elektryk, odpalił LEDy na zrobionej przez was ścianie i zaczęliście drapać się po głowie i mówicie, no kurczę, coś tu jednak jest nie tak. Pamiętajcie, światło zdradza wszystko. Jeżeli chodzi o zabudowę LED, fajnie, jeżeli montujecie LEDy przed szpachlowaniem i przed szlifowaniem. Nie tyle co przed szpachlowaniem, bo możecie sobie postawić lampę gdzieś z boku, ale przed szlifowaniem. Jest to bardzo ważne, bo zabudowy LED właśnie dają takie światło, które pada nam na ścianę, rzuca cień i no, wychodzą różne później kwiatki, tak powiem, żargonie budowlane. Ale nie wszyscy inwestorzy decydują się na ten krok, że chcą zabudowy LED od razu wyposażyć w LEDy. Zastanawiają się, jaki kolor, nie wiedzą, jaki będzie kolor ścian, bo LEDy, czy ciepła barwa, czy zimna, też dobiera się do kolorystyki ścian. Tak więc też to musicie mieć na uwadze. No i w każdym bądź razie jest jakiś tam ciąg przyczynowo-skutkowych zależności, że ci inwestorzy nie chcą założyć LEDów do szlifowania. I jak ja radzę sobie w taki sposób. Otóż wymyśliliśmy kiedyś z chłopakami taki patent, za chwilkę go wam pokażę, żeby zrobić sobie oświetlenie, które będziecie kłaść sobie na półkę LED-ową. Za chwilkę wam pokażę, o co chodzi. To jest taka prosta listwa LED-owa, ona jest wyposażona w LED-y. Ona przeżyła już troszeczkę, jest brudna, praktycznie tak działam już chyba na niej ze 3 lata. Leży sobie w garażu na spokojnie, ona ma wysokość około 2 metrów. LED-y, które są w środku, mają barwę neutralną, są to chyba LED-y 4,8 W na metr, jeżeli się nie mylę, poboru mocy. Do tego mamy taki zwykły zasilacz. On jest tutaj zaizolowany, żeby tutaj no, ktoś jak go weźmie w rękę, żeby po prostu nie popieściło nas. Tak więc tak to jest zrobione. Do tego przed zasilaczem mamy założony włącznik. Jeżeli odpalimy LEDy, zobaczcie, tworzy nam się listwa, którą możemy położyć na półce LEDowej. I w ten właśnie sposób ja szlifuję sobie takie półki, bo zaufajcie mi, możecie je wyszlifować pod halogen, możecie je wypieścić, super, super. Przychodzą LEDy i okazuje się, że i tak jest zrobione to źle. Dlatego, bo światło z zamontowanych LEDów pada pod innym kątem niż halogen, którego używaliście. Tak więc ja polecam ten sposób. Za chwilkę zasłonię rolety, zademonstruję wam, jak to wszystko wygląda na ścianie. Mam jakąś tam małą przebitkę ze szlifowania, nie wiem, czy was to będzie interesować, wkleję ją gdzieś w rogu, ale pokażę wam mój patent. To jest wideo takie z cyklu
tipy i triki pana Krzyśka. Tak więc mam nadzieję, że wam się to spodoba i wam się przyda w pracy, bo uwierzcie mi, musicie o tym pamiętać, żeby nie mieć później problemu, że klient wam nie odbierze ściany. Możecie się, że tak powiem, posiłkować warunkami odbioru suchej zabudowy, że metr od ściany, światło rozproszone i tak dalej, ale w momencie, kiedy przyjdzie światło właśnie jakieś docelowe, leżycie. Tak więc unikajcie takich błędów moich, które ja popełniałem z przeszłości. Dzielę się z wami, można powiedzieć, wiedzą za darmo. Dobra, dosyć te oględzenia, zamykam rolety, pokazuję wam, jak to wygląda na tej zabudowie. Oprócz samego położenia na zabudowie, ta listwa ma też jeszcze inne zastosowania. Jeżeli nie macie oświetlenia na ściany, tak, takiego jakiegoś skąta, ale macie na przykład, wyobraźcie sobie jakąś ścianę na klatce schodowej i okno na tej klatce skierowane jest na południe. Są to bardzo ciężkie tematy do zrobienia, bo jest taki moment, że przez jakieś pół godziny, godzinę to światło pada pod takim kątem, że wszystko widać na tej ścianie. Tak więc są to bardzo ciężkie ściany do wykonania poprawnie. I możecie tą listwę wykorzystać do tego, że zobaczcie, możecie ją sobie położyć z kąta przy ścianie i wtedy widzicie wszystkie niedoskonałości. Możecie szpachlować przy tej listwie, możecie szlifować. Tu na to nie patrzcie, bo to jest jeszcze kurz od szlifowania. Będziemy gruntować w poniedziałek, jak nagrywam to wideo, to jest piątek. Będziemy gruntować w poniedziałek, jeszcze przed gruntowaniem wszystko sobie odkurzymy mopem. Tak więc to wszystko zniknie, tak? Po gruntowaniu też robimy jeszcze poprawki, też często właśnie przy takiej listwie, po to, żeby później nie było problemów z odbiorami. Dobra, już za chwilkę wrzucam tą listwę na górę. No i tak to wygląda. Widzicie, listwa LED-owa daje nam fajną poświatę, możemy wyłapać wszystkie poprawki. Pamiętajcie, że to udaje nam światło docelowe, które będzie na tej zabudowie. Musicie też wiedzieć o tym, że halogen, który jest postawiony na podłodze, czy nawet macie na statywie i rzucicie światło w tą stronę, ono nigdy nie da wam takiego światła pod takim kątem, jak docelowo mają być zamontowane LEDy. Tak więc nieraz już wychodziło w ten sposób, że szlifowaliśmy pod halogenem, przychodziły LEDy i okazywało się, że jest no niefajnie, tak? Tą listwę też możecie użyć przy malowaniu, tak? No, jeżeli położycie sobie tą listwę tutaj na tej zabudowie, możecie spokojnie sobie tam wałeczkiem umalować. Też ominie was to, że tam jakieś będą smugi, niedociągnięcia i tak dalej. Tak więc patent uważam za słuszny. Zabudowa wygląda tak. Nie wiem, czy to widać na filmie. Tutaj są takie prążki w poprzek. To nie jest spierdzielone. Po prostu chodzi o to, że wcześniej zabudowa była wyszpachlowana białym szedrokiem, a podczas natrysku gładzi zawsze ta LSR-ka troszeczkę nam wpryśnie na tą zabudowę. I po prostu LSR-ka jest ciemna, szedrok jest jasny. Ona sobie jeszcze dodatkowo wypełniła te przestrzenie pomiędzy właśnie tymi prążkami od szpachelki i gwarantuję wam, że wszystko jest zrobione w płaszczyźnie, ładnie jest dotarte. Tak więc tak to wygląda. I tyle. Jeżeli chodzi o szpachlowanie zabudów, to mówiłem już w poprzednim filmie, że ja robię w ten sposób, że przed zamknięciem sufitu na gotowo najlepiej tą zabudowę sobie wyszpachlować na gotowo. Po to, żeby później się nie motać ze szpachelką, bo ile szlifowanie kostką nie jest jakoś bardzo problematyczne, o tyle właśnie szpachlowanie, wklejanie fizelin, no to już robi nam się kłopotliwe. I tyle. Mam nadzieję, chłopaki, że trik wam się podoba. Koszt takiej listwy LED-owej jest w sumie no znikomy. No, 2 metry LED-ów, 2 metry listwy, jakiś tam kabel, zasilacz. Możecie wykorzystać stary kabel, stary zasilacz. Myślę, że zamkniecie się w stówce za taką listwę. Ja używam jej od około 3 lat. Leży sobie w garażu, czeka na swoją kolej. Jeżeli mamy właśnie jakieś zabudowy LED-owe, wrzucamy sobie, szlifujemy przy tych listwach i naprawdę wychodzi spoko. Nie popełniajcie moich błędów, pamiętajcie, bo dzielę się z wami tą wiedzą. Każdy może kliknąć sobie ją za darmo pozyskać. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych częściach. Pamiętajcie, róbcie tak, żeby klient był zadowolony. Cześć!